Witam, z tej strony Nero, a to jest filmik pożegnalny z grą Ace of Space Battle Builder, czyli po prostu Ace of Space. Tak, dzisiaj serwery zostały wyłączone, mi się pomyliło, 3 lipiec, ja to wrzucę 4 dopiero, więc no to będzie trochę za późno, ale gdzie gra dalej działa, ale podobno serwery są już wyłączone. Ja nie nagrywałem niestety już potem, ponieważ tak żeby było śmieszniej, na Windows 10 kochany Jagex, czyli poprzedna firma, która stworzyła tą świetną grę, nie zrobiła żadnego patcha i na Windows 10 po prostu myszka. Tutaj w menu działa dobrze, ale jak chciałem grać, to nie dało się, nie mogłem nią prawie że ruszać, więc nie dało się grać, dlatego nie było odcinków. Jak wchodzimy dołącz do gry i przeglądarka serwerów, to co się stanie? Oh, zero serwerów. Jak widzicie. Mimo tego, że Jagex obiecało, że cię będzie do końca dnia. Zwłaszcza, że mówili, że nastawiają się nad przyszłością gry, że oni niby nie chcą tej gry wyłączać, bo widzą na to nadzieję. Widzą, że ludzie jednak chcą w to grać. Ale jak widzicie, nic nie ma. Dosłownie nic. Nie wiem, czy można nawet stworzyć swoją własną grę? Gra własna. Poczekalnie. Stwórz grę. Mogę. Niby. Ale będzie jaja. Ale będą jaja, jak się będzie dało. Aha, nie należą żadnych serwerów. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy profil gracza. Czekaj, że się w ogóle włączę, to będę mógł wam pokazać jak nawalałem, ale chyba to już nie będzie działać. Byłem dosyć dobry, muszę powiedzieć, bo byłem pierwszy ze swoich znajomych na tej liście. No ale teraz musicie mi wierzyć tylko na słowo, jak widzicie. Creator map. To też trzeba serwer stworzyć. To też nie działa. Chciałem wam pokazać gameplay tutoriala, tak po prostu, żeby pożegnać tak z grą, ale no spóźniłem się i to ostro, nie odnaleziono żadnych serwerów. Więc tak, moi drodzy, oficjalnie Ace of Space padło. Bynajmniej na razie. Pokażę wam swoje achievki, na szybko. Widzicie, kurde. Najstarsze sięgają 7 sierpień. Jest mniej więcej moment, kiedy ja kupiłem tą grę. Achievków mam 42,77. Pamiętacie, jak mówiłem, że planowałem z dolakiem na 100 pro wszystko ogarnąć, ale mówię, to się już nie dało grać na dziesiątce. Po prostu firma odpowiedzialna za grę ma totalnie wyrąbane już na grę i na ludzi, mimo to, że w tej chwili się niby otworzyli. Ale na przykład jak, bo teraz był taki moment, że otworzyli serwery właśnie deweloperzy, z którymi było można sobie pograć. Tylko szkoda, że mieli kompletnie wyrąbane na ludzi, którzy im pisali, że myszka nie działa. W tym ja. Więc miło. To są moje achievki, jak widzicie. Tak to wygląda, więc dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Żałuję, ponieważ w tej chwili mogę wszystko na fullu, we wszystko grać i nie mogę wam tego pokazać. Rest in peace, Ace of Space, naprawdę świetna gra. Polecam obczaić soundtrack, wpisać sobie Ace of Space Ost. Naprawdę świetny soundtrack ma ta gra. I to było tyle, jeśli chodzi o ostatni odcinek z Ace of Space, jeśli nic się zmieni. Jest jakiś fan, który tworzy swoją wersję tego Ace of Space'a, czyli tak samo jak stworzyli betę fani, tak teraz próbują odtworzyć tą grę, więc polecam obczaić, link powinien być pod spodem, jak nie zapomnę. Tak więc, jak już mówiłem, ostatni odcinek Ace of Space, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie i na razie, moi drodzy, do zobaczenia.